Witold Kozłowski od 17 lat jest sekretarzem powiatu nowosądeckiego. W samorządzie województwa po raz czwarty piastuje mandat radnego. Po raz drugi przewodniczy klubowi radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Małopolski. Z wykształcenia jest nauczycielem, ale swoje umiejętności podnosił na podyplomowych studiach prawniczych w Szkole Głównej Handlowej i Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkole Administracji. Sam o sobie mówi, że za nim stoi wieloletnie doświadczenie. Jest rzeczą normalną i oczywistą w każdym demokratycznym kraju, że opozycja dąży do tego, żeby przejąć władzę. Po to, żeby realizować swój program wyborczy. Myśmy ten swój program wyborczy przedstawili na konferencji prasowej w różnych środowiskach rok temu. My wiemy, co mamy robić z Małopolską i chcemy robić to inaczej, niż robi to Platforma Obywatelska. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że marszałek województwa traci miejsce w zarządzie i traci funkcję marszałka, to jak pani sobie wyobraża, że opozycja ma nie ubiegać się o przejęcie władzy w takiej sytuacji? To po co nas wybierano w całym województwie i dokonano wyboru największego klubu opozycyjnego w sejmiku? Przecież my mamy 17 mandatów, Platforma ma 14, Polskie Stronnictwo Ludowe 8. Jak sobie można wyobrazić uprawianie polityki, że my w takiej sytuacji mamy siedzieć z boku i cicho patrzeć na to, że ktoś partaczy w ogóle wybór władz wykonawczych? No, ależ oczywiście, że tak. A dlaczego? Pani wyobraża sobie, że my się mamy z tym kryć? A po co są partie polityczne w systemie państwa demokratycznego? No po to, żeby brały udział w wyborach, a później, żeby konstruowały władzę wykonawczą i później w efekcie, żeby realizowały swój program. Jeżeli pani popatrzy na wyniki ogólnopolskie, to przecież społeczeństwo dokonało wyboru ugrupowania, które powiedziało stop. Nie będziemy podnosić wieku emerytalnego kobietom o 7 lat. Jednocześnie, panie radny, nikt nie podważa legalności ubiegłorocznych wyborów do samorządu. No, oczywiście, że tak. No to proszę powiedzieć, jakie te wybory były, bo ja przed chwilą powiedziałem, jakie były wyniki. Kto wygrał wybory w Małopolsce? No tak, ale nie mieliście zdolności koalicyjnej, czyli dobrze, rozumiem, że w tej chwili chcecie mieć zdolność koalicyjną, przyciągając PSL. Ja pytam, kto wygrał wybory w Małopolsce? No ale nie mogliście rządzić, nie mieliście, ale nie mieli, rozumiem, nie mieliście teraz koalicjanta, drugie teraz, zdanie chcecie, zgoda. Teraz chcecie mieć koalicjanta, oczywiście, że tak. Rozmawiacie z PSL-em. Oczywiście. Oczywiście, że rozmawiam. Czy poniedziałkowa sesja może być taka, że to wywróci scenę polityczną w Małopolsce? Pani redaktor, pani używa medialnego określenia wywrócić władzę. A może byśmy tak wrócili do normalnego polskiego języka, standardy demokratyczne. To jakby pan to nazwał, co się może wydarzyć w poniedziałek? Proszę pani, standardy proste, demokratyczne. Władzę sprawuje ten, kto posiada większość. I o tą większość ubiega się, proszę pani, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale również ubiega się Platforma Obywatelska. Przegrała wybory z Prawem i Sprawiedliwością w Małopolsce i zabiegała o to, żeby mieć większość. Uzyskała tą większość? Uzyskała. A dlaczego my mamy być pozbawieni tego prawa, a w imię czego? Korzystacie z tego prawa. No, oczywiście, pani redaktor. Korzystamy i mam nadzieję, że skutecznie skorzystamy. No dobrze. Będziecie rządzić, będziecie mieć większość w sejmiku. Kto w takim razie z waszej strony będzie kandydatem na marszałka województwa? To nie jest żadną tajemnicą, że przewodniczący klubu rozmawiający z panią jest kandydatem na marszałka, bo to zostało ustalone, to zostało zatwierdzone i przekazane też opinii publicznej. Więc tutaj tajemnicy żadnej nie ma. I tyle. Pan być marszałkiem, jak pan wyobraża sobie w takim razie swój zarząd województwa? Pani redaktor, normalnym celem każdego polityka regionalnego jest sięgnięcie po to, żeby móc sprawować władzę. Więc jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby ubiegać się w wyborach o mandat radnego wojewódzkiego, następnie zostaje szefem klubu, no musi mieć świadomości też to, że jeżeli stanie przed nim takie wyzwanie, to je trzeba podjąć. 17 lat budowania samorządności na poziomie powiatu, od początku uczestniczenie w budowaniu samorządu wojewódzkiego. Mam wystarczające doświadczenie, żeby podołać. W związku z tym, dlaczego miałbym w takiej sytuacji chować się może za jakieś dziwne słowa, właśnie jakieś wytrychy, nowomowy dziwnej, półmedialnej, półpolitycznej, i nie mówić prawdy.
albo chować się za półprawdy. Tak, jestem kandydatem na marszałka i będę o to zabiegać. Satysfakcjonuje panią redaktor ta odpowiedź? No, czekam na efekty poniedziałkowego głosowania i pytam właśnie, jeszcze, ponawiam no jeszcze pytanie, kto w zarządzie pana zdaniem powinien w takim razie się znaleźć w nowym zarządzie województwa, na którego czele pan by stał? Poczekajmy do poniedziałku, no musimy wszyscy trochę wstrzemięźliwości i cierpliwości wykazać. Jeżeli się okaże, że Prawo i Sprawiedliwość zbuduje większość, która upoważnia do wyboru marszałka, w ślad za tym, bo przecież w poniedziałek nic się więcej nie będzie działo, w ślad za tym będą konsultacje dotyczące kształtu nowego zarządu. Organ wykonawczy na poziomie wojewódzkim nie jest jednoosobowy, jest kolegialny. W związku z tym wszystko to, co będzie się działo później, musi podlegać konsultacjom, rozmowom, ustaleniom po to, żeby dokonać wyboru w tej sytuacji, w jakiej będziemy, najlepszego zarządu. No to jest też oczywista oczywistość. Bardzo spokojnie i konstruktywnie pan mówi o planach. Podoba mi się ten pański spokój. Pozostaje mi tylko co? Czekać do poniedziałku i czekać na efekty rozmów, które prowadzicie z ewentualnym koalicjantem. No właśnie, to jest dobra konstatacja. Liczycie szable? Ilu już macie takich pewnych? My jesteśmy po pierwsze poważną partią polityczną i poważnym klubem w sejmiku i chcemy budować większość w oparciu o porozumienie międzyklubowe. Czyli standardową koalicję. Zobaczymy, na ile czas, który jest dany zarówno nam, jak i Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, pozwoli na to, aby w poniedziałek wypracować jakąś nową formułę. Proszę mi wierzyć, ja nie jestem w stanie przewidzieć tak precyzyjnie tych wszystkich kwestii, żeby już dzisiaj na to odpowiedzieć. Czyli czekamy do poniedziałku. Tak, uzbrojmy się w cierpliwość i bądźmy dobrej myśli. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję pani bardzo, dziękuję państwu.